2 stycznia, gdzieś koło godziny 19:30, czekam na zębatkę prądnicy oraz parę innych rzeczy. No i w międzyczasie postanowiłem się wziąć za dyfer. No i tak, sprawdziłem sobie tutaj, jak współpracują zęby ataku i talerza. No i tak, może tego tak nie widać, chociaż widać. Wysmarowałem wszystko smarem, bo nie miałem jakiegoś tam tuszu, żeby zobaczyć, jak to współpracowało. I widać, że te ślady współpracy są na środku zęba. Oczywiście muszę to teraz umyć, no bo do tego smaru przykleiły się różne rzeczy. Więc przed montażem to przykleję. Mam nowe zimmeringi. Wszystkie uszczelnienia mam nowe. Wcześniej mogliście zobaczyć, jak wymieniłem na wcześniejszym filmie w lato, jak wymieniłem łożyska i tak dalej. Także to wszystko jest. No i teraz trochę wyciągając ten atak, również wyciągnąłem igiełki stamtąd. Znaczy wyciągnąłem, no po prostu trochę się wysypały. To są te igiełki tutaj. Jest ich u mnie 29 sztuk. No i próbowałem je wsadzić, ale to jest po prostu trochę masakra. Te igiełki tutaj, jest ich tam chyba 45. To jest bardzo łatwy montaż. W ogóle jest bez problemu. Kiedyś jak je zakładałem, to te wałeczki, igiełki nie były, miałem takie, które nie były podtoczone, sfazowane i po prostu nie mogłem tego wsadzić do środka. No to zorganizowałem sfazowane i było ok. Także w jakiś sposób z użyciem smaru muszę te igiełki wsadzić tam głęboko w łożysko. No i potem poskładać to z powrotem. Oczywiście najpierw to umyję. Także igiełki są na miejscu. Wymieniłem tutaj też dwa zimmeringi. No i przesmarowałem krzyżak. Także trochę tu teraz jeszcze to wytrę z pozostałości smaru. Już wcześniej to wycierałem, ale spoko. No i jadę dalej z montażem. Teraz tak, mój dyfer. Z jedną uszczelką było trochę ciasne, jak go dokręciłem na dwóch nakrętkach. Jak jest skręcony z dwiema uszczelkami, skręcony ciągle obracam go ręką, no nie jest za ciasny, na pewno nie jest za ciasny teraz. Dobra, uszczelniam go i skręcam. Generalnie użyję hermetyku. No. Kiedyś używałem tego 20 lat temu, jak się bawiłem w MZ-ki. No i zobaczymy. Tak to było. A więc tak, to jest ten dzień przed świętem Trzech Króli, czyli tam 5 albo 6 stycznia. Taki szybki motyw. Tu już dyfer mam zrobiony wcześniej. Jak mogliście widzieć, skleiłem podwójna uszczelka, sklejony na hermetyku. Jedna szpilka wymieniona, śruby sklejone klejem do gwintów, porządnie dociągnięty, nowe zimmeringi, tutaj te dwa, krzyżak posmarowany, jest odpowiedni dystans, kręcę sobie ręką, słychać charakterystyczny. Wcześniej ten dyfer chodził, teraz po prostu zwiększyłem mu trochę luz międzyzębny, bo wydawało mi się, że jest trochę ciasno. Także spoko, mam tutaj też nowe podkładki miedziane, tu i tu. Także jest to całkiem teraz porządny
Dyfer. No i teraz tak, teraz zamiast placka daję tu zimmering. Ze starego placka wytnę sam środek, żeby zostawić po prostu ten kołnierz, żebym mógł sobie dalej mieć ten benefit odpływu jakiś tam oleju, który ewentualnej nieszczelności po prostu to leci tędy. Tak. Sorry. Tutaj ten jakieś tam wycieki po prostu, które się pojawią, lecą sobie tym otworkiem tędy i wylatują tu dołem. A do tego, żeby to uszczelnić, wykorzystam oryginalny tą część z tego placka, a środek po prostu wytnę. No i tak, tutaj sobie zamówiłem zimmering do nawałek rozrządu pod aparat zapłonowy. I też zamówiłem właśnie Corteco na wypasie zimmering o takich wymiarach 59 na 45 na 7. Jak go zamawiałem, nie zwróciłem uwagi, że przychodzi z takim jakby filcem. No ale spoko. Jest coś takiego. Myślałem, że zamawiam taki całkiem z gumą, no ale jest z takim filcem, to zobaczymy jak się będzie sprawował. No i on sobie wejdzie tutaj. No tylko muszę tam go odpowiednio po prostu wcisnąć. Jest na miejscu. Fajnie tu wszedł, nie za luźno, ale nie musiałem też jakoś super po nim bić. No, tak jak sobie to zmierzyłem, no to generalnie zimmering miał średnicę 59 mm zewnętrzną, a otwór był tak 58,9, coś takiego. Tak jakby dycha w minusie. No i tak, ze starego placka obciąłem ten element, na którym zwykle jest sprężyna. No i myślę, że to będzie właśnie fajne, że to jest fajny patent. Teraz placek sobie wjedzie tu. No i tu jest ten filc. Także tak przypadkiem kupiłem właśnie taki zimmering. Jedna warga taka solidna i filc. No więc może tak akurat, może tak miało być, jak to się mówi, że jak rusek to i filc. No i to skręcę tak, śrubki sobie dam na kleju. Przykręcę je po prostu szczuciem, nie jakoś na siłę, żeby tej gumy jakoś tam nie rozwalało. No i myślę, że ten dyfer teraz będzie kolejnym elementem, który wytrzyma 100 tysięcy kilometrów bez zaglądania. No dobra, niech wytrzyma 90, też będę zadowolony. Tysięcy kilometrów. Jak powiedziałem, tak zrobiłem. Wszystko jest na miejscu, placek jest tam docięty i właściwie przykrywa jeszcze ten zimmering z filcem. Także dzięki za oglądanie. Link do wymiaru z zimmeringiem w opisie pod filmem znajdziecie, bo tam się pytał, zdaje się, Piotr o to. No i tak samo podam te zimmeringi, których użyłem tutaj do pozostałe po prostu uszczelnienia, jakich użyłem. One są dostępne, no ale dam je w opisie. Tutaj tylko pamiętajcie, jak będziecie robić motyw z zimmeringiem, że nie wszystkie te obudowy, jak to w radzieckiej technologii, trzymają ten sam wymiar tej średnicy, także lepiej to sobie zmierzyć. U mnie akurat spasiło, ale słyszałem o takich przypadkach, że ludzie roztaczali tą średnicę, żeby wszedł jakiś znormalizowany zimmering. Także ja widziałem sprzedaży takie też na 58 bez problemu. Także jest to jakaś tam też wskazówka, jakby co. Dziękuję, pozdrawiam, do zobaczenia.